Monika Gadzińska, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Smaki Poznania. Pieczona gęś to danie tradycyjne w Niemczech, Francji czy Austrii. Na polskich stołach gościła już w XVII wieku. Pora, by pojawiła się na nowo. O tym, jak przyrządzić gęsinę, pokaże nam dzisiaj Julia Szewczuga z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Cześć. Dzień dobry. Z czym będzie gęsina, którą tutaj nam pokażesz i zaproponujesz? Gęsina jest podana z wiśniami i rozmarynem, z glazowanymi burakami i z pieczoną gruszką. A jak wygląda jej przygotowanie? Od czego należy zacząć? Na początek gęś trzeba naciąć w jedną i w drugą stronę i na suchą patelnię, na dobrze nagrzaną, trzeba położyć skórą na dół, tak żeby się ładnie wytopiła. O czym nie możemy zapomnieć, przygotowując gęsinę? Aby gęsina była aromatyczna, potrzeba przygotować marynatę utworzoną z ziół, a przede wszystkim z przyprawy do piernika. Do przygotowania potrawy potrzebne będą 2 filety z piersi gęsi, kolendra, goździki, przyprawa do piernika, 200 ml kompotu z wiśni, 2 łyżki octu balsamicznego, 1 łyżka miodu, 150 ml czerwonego wina, 2 gałązki rozmarynu oraz 2 gruszki. Zaczynamy od nacięcia piersi. Następnie przygotowujemy marynatę. Do moździerza wsypujemy kolendrę, kilka goździków i przyprawę do piernika. Przyprawy rozdrabniamy tłuczkiem. Tak przygotowaną marynatę przesypujemy na talerz. Mięso kładziemy na przyprawy skórą do góry. Całość zawijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na całą dobę. Tak przygotowaną gęsinę układamy na suchej patelni skórą do dołu. Pod wpływem temperatury tłuszcz zaczyna się wytapiać. Smażymy tak długo, aż skóra gęsi będzie cienka. Kiedy tłuszcz ze skóry się wytopi, piersi zdejmujemy z patelni. Wylewamy tłuszcz i ponownie smażymy pierś od strony mięsa. Przekładamy mięso do żaroodpornego naczynia. Na patelnię wlewamy wiśnie w kompocie, czerwone wino, łyżkę miodu, 2 łyżki octu balsamicznego i rozmaryn. Całość zagotowujemy. Zalewamy wcześniej usmażoną gęś. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez co najmniej 1 godzinę. Kolejnym krokiem jest karmelizacja buraków. Karmelizacja służy nadaniu pożądanej barwy i zapachu m.in. produktom piekarskim, słodyczom i ziarnom kawy. Do procesu karmelizacji buraków potrzebne nam będą 500 g ugotowanych buraków, 200 ml wiśni w kompocie, 3 łyżki miodu, 3 łyżki octu balsamicznego, 3 goździki i gałązka rozmarynu. Zaczynamy od rozgrzania patelni. Wlewamy 3 łyżki miodu i podgrzewamy. Następnie dodajemy goździki, otartą skórę z cytryny, rozmaryn, wiśnie w kompocie i ocet balsamiczny. Następnie dodajemy wcześniej obgotowane buraki. Buraki powinno się gotować w całości na małym ogniu.
Po wystudzeniu należy je obrać i pokroić na ćwiartki. Buraki gotujemy jak najdłużej w przygotowanej glazurze, tak by nabrały koloru. Następnie odparowujemy glazurę, by powstał syrop, który otoczy buraki. Kawałki buraków oblepione słodkawą glazurą nie dość, że smakują, to przy tym prezentują się bardzo apetycznie. Są one świetnym dodatkiem do pieczonych mięs. Sprawdzą się także jako dodatek do sałatek. Jeżeli chcą Państwo urozmaicić potrawę, warto spróbować gęś z pieczoną gruszką. Należy pamiętać, aby pierś po wyjęciu z piekarnika odłożyć na kilka minut. Kiedy gęś rozluźni mięśnie, wtedy ją kroimy. Jak mówi przysłowie, na świętego Marcina dobra gęsina, ale i nie tylko. Przez cały listopad można w sklepach dostać świeże, niemrożone mięso z gęsi. Mięso z gęsi ma bardzo wyrazisty smak. Z pewnością przypadnie do gustu nawet wybrednym smakoszom. To wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia za tydzień.